Dobry wieczór. Wiadomością dnia jest oczywiście afera podsłuchowa na najwyższych szczeblach władzy. Od przeszło 2 miesięcy w zakładach radiowych imienia Kasprzaka dzielni technicy pracują na 2 zmiany, żeby nadążyć za lawinowym wzrostem zapotrzebowania na sprzęt do nagrywania audio. Głównym odbiorcą oprócz restauracji Sowa i Przyjaciela, jak się okazało, jest również klub muzyczny Euforia w Kielcach. Tymczasem w Warszawie trwają przygotowania do powitania serbskiego barda śpiewającego damskim głosem Franjo Smardzicia, który po raz kolejny odwiedza nasz kraj z roboczą wizytą. Podobno picie rozebrane dziewuchy i tańce to nie jedyny powód kolejnych odwiedzin, ale więcej o tym wydarzeniu powie nam nasza dziennikarka, która jest na miejscu. To, co się dzieje w Warszawie, przechodzi ludzkie pojęcie. Okoliczni mieszkańcy czekają na Frania ze swoimi darami. Przyjazd Franjo Smardzicia, szczególnie, że plotka głosi, że ma on tutaj do Warszawy przyjechać swoim Ferrari. Dobra! O, już jest! Tak jak zapowiedział, przyjechał Ferrari. Hey, hello, everybody, hello, hello! Siema. Drago mi jestem w tej obliati o polskim świecie scenia na polskim koncertu. No dobrze, mój drogi, więc powiedz wszystkim tutaj naszym widzom, gdzie zagrasz ten jedyny koncert w Polsce. Gdzie? Dobro silu klubu Euforia w Kielce. Dawede sprokli pian i gratio samo prima liety i spornica i sparan. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich Państwa do klubu Euforia 21 czerwca na imprezę cyklu Porno i Duszno razem z Franjo Smardziciem. Kocham polskie bimbały!